is to be here in Poland. Jest to wielka radość, że mogę być tutaj w Polsce. I am amazed because today I had Podolski, pierogi. Jestem zdumiony, bo dzisiaj jadłem pierogi. I worked with a Polish man in New York City. Kiedy byłem w Nowym Jorku, to pracowałem tam z polskim pracownikiem. He told me about this. Pierogi. On mi opowiadał o tych pierogach. And he always talked about it. I on cały czas o tym mówił. I had it today. I dzisiaj znowu je jadłem. Znaczy, może pierwszy raz. He used to bring for me kielbasa. On przynosił mi czasem kiełbasę. But he never brought this pierogi. Ale nigdy nie przyniósł tych pierogów. Well, I must confess, it was very tasty. Muszę przyznać, że naprawdę były bardzo dobre. I had the various kinds. Jadłem różne rodzaje tych pierogów. But the one I really liked was the chicken and broccoli. Najbardziej, które mi najbardziej smakowały, to był kurczak z czymś tam. Chicken with what? With broccoli. Brokuła. Z kurczakiem i z brokułą. Listen, I bring the love and greetings from the saints in the Caribbean. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od wierzących z Karaibów. And also from Jamaica. I was just in Jamaica. I także z Jamajki, byłem tam właśnie niedawno. Also, we were just in New York. I też byliśmy niedawno w Nowym Jorku. And we were also in Athens, Greece. I w Grecji, w Atenach. So now we are in Poland. A teraz jesteśmy w Polsce. Well, I had a good rest on my way up. W drodze tutaj miałem dobry wypoczynek. But since based upon the hymn. Ale święci, bazując teraz na tej pieśni and the prayer, i modlitwie, I believe the Spirit of God will have me to speak on the Holy Spirit. Wierzę, że Bóg chce teraz mówić przeze mnie o Duchu Świętym. The ministry of the Spirit of God is greatly, greatly neglected amongst us. Służba Ducha Świętego jest niestety mocno zaniedbywana wśród wierzących. And we want to look at his ministry that is found in the scriptures. Chcemy spojrzeć teraz na służbę Ducha Świętego, jak to mamy zapisane w Biblii. I taught this morning, the Lord had given me 2 Corinthians chapter 5. Dzisiaj rano myślałem, że Pan mi poddaje, że mam mówić na temat 1 Koryntian 5. But after listening to the prayer, ale po wysłuchaniu modlitwy, I believe the Spirit of God will have me to touch on his present ministry. Myślę, że wierzę w to, że Duch chce teraz mówić o jego służbie tutaj. The Spirit of God came over 2000 years ago. Duch Święty zstąpił na ziemię ponad 2000 lat temu. And he never left. I nigdy nie opuścił jeszcze ziemi. He's still here. Dalej tutaj jest. He's here to be with us. On jest tutaj, żeby być z nami. And we want to turn to some scriptures to lay a foundation upon which we can continue the ministry of the Spirit. Chcemy teraz spojrzeć na miejsca z Pisma Świętego, które właśnie mówią nam o tej służbie. In John's Gospel, w Ewangelii Jana, and chapter 7, w rozdziale 7, and verse 37 to 39. Wiersze 37 do 39. Jana 7, 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A kto mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli? Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. He was not given
until Jesus was glorified. Duch Święty nie został dany, dopóki Pan Jezus nie został uwielbiony. We know that he is a divine person. My wiemy, że to jest boska osoba. Acts chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. Sorry, Acts chapter 5. Przepraszam, rozdział 5. Verse 3. Wiersz 3. And 4. I 4. Dzieje 5:3. I rzekł Piotr: Ananiasiu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Hebrews, Hebrajczyków, chapter 9, rozdział 9, and verse 14. Wiersz 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. He was called God in the book of Acts, chapter 5. W rozdziale 5 dzieju widzieliśmy, że został nazwany Bogiem. And he is the eternal spirit in Hebrews, chapter 9. W Hebrajczyków 9 jest nazwany Duchem Wiecznym. No, historically, patrząc historycznie, he came in the book of Acts chapter 2. On wstąpił w Dziejach Apostolskich, rozdział 2. Acts chapter 2 and verses 2-4. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, wiersze 2-4. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. So there are some things we are learning of him. Więc są pewne rzeczy, które uczymy się na jego temat. He came. On przyszedł. He is here. On jest tutaj. He never left. Nie opuścił nigdy ziemi. It's a divine person with us. Jest to boska osoba w nas. He came on the day of Pentecost. On wstąpił w dzień Pięćdziesiątnicy. He formed the body of Christ. On tworzy ciało Chrystusa. He links them to their head in heaven. On łączy nas wierzących z głową w niebie. Ephesians. Efezjan. Chapter 2. Efezjan, rozdział 2. Verse 19 and verse 21 and 22. Wiersze 19 i 21 i 22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. So now he lives in a house. Więc teraz Duch Święty mieszka w domu. In a spiritual house. W domu duchowym. Which he has come and formed as a habitation for the Spirit. Które kiedy wstąpił, uformował je jako mieszkanie. 1 Corinthians. 1 Koryntian. Chapter 12. Rozdział 12. Verse 12 and 13. Wiersze 12 i 13. 1 Koryntian 12, 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków jest wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. He has baptized all believers into one body. On ochrzcił wszystkich wierzących w jedno ciało. John's Gospel. Ewangelia Jana. Chapter 14. Rozdział 14.
and verse 16. Wiersz 16. Jana 14:16. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. No, he will be with us forever. On teraz będzie z nami na zawsze. These are things that are true of the Spirit of God. To są rzeczy, które są prawdziwe na temat Ducha Świętego, Ducha Bożego. No, we want to see from Scripture how do we receive this gift, because it's the gift from God. Chcemy teraz na podstawie Pisma spojrzeć na to, jak otrzymujemy ten dar, bo jest to dar od Boga. It tells us in the book of Ephesians. Bóg mówi nam o tym w liście do Efezjan. Ephesians chapter 1. Efezjan, rozdział 1. And verse 13. Efezjan 1:13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Acts chapter 2. Dzieje apostolskie, rozdział 2. And verse 38. Wiersz 38. Dzieje apostolskie 2:38. A Piotr rzekł do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Acts chapter 5. Dzieje 5 rozdział. Verse 31 and 32. Wiersz 31 i 32. Dzieje 5:31. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są posłuszni. No. We receive him by believing. Otrzymujemy go poprzez wiarę. By believing the testimony that God has given of his son, the Lord Jesus. Kiedy wierzymy w to świadectwo, które Bóg wydał o swoim synu. We want to see some results of having the Spirit of God. Chcemy teraz spojrzeć na rezultaty, jakie wynikają z posiadania Ducha Świętego. There is a divine person living and indwelling every believer. Osoba bóstwa teraz mieszka w każdym wierzącym. Thank you very much, buddy. Dziękuję. To my pastor. There's a divine person living in every one of us. Jest osoba bóstwa, boska osoba, która mieszka w każdym z nas. It tells us, let's turn to the Gospel of John. Pismo nam mówi w Ewangelii Jana. And verse chapter 14. Rozdział 14. And verse 16. Wiersz 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. It says, he shall abide with you. Jest napisane, że on będzie z wami albo będzie mieszkał z wami. Verse 17. Wiersz 17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. He shall dwell with you and shall be in you. On będzie mieszkać w was i będzie w was. Verse 26. Wiersz 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. He shall teach you all things. On was nauczy wszystkiego. Chapter 15. Rozdział 15. And verse 26. Wiersz 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. He shall testify or witness of me. On złoży świadectwo o mnie. Chapter 16. Rozdział 16. Verse 8. Wiersz 8. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. He will convict or reprove the world. Czyli przekona świat. Verse 13. Wiersz 13.
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. It says he will guide you into all truth and will show you things to come. Jest napisane, że wprowadzi was we wszelką prawdę i pokaże wam rzeczy, które mają nastać. And in verse 14, w wierszu 14 czytamy: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. He shall glorify me. On mnie uwielbi. The ministry of the Spirit of God. To jest służba Ducha Bożego. He has come to tell us about the Lord Jesus. On przyszedł, aby powiedzieć nam o Panu Jezusie. Do we know that Christ is crowned with glory and honor? Skąd my wiemy, że Pan Jezus jest ukoronowany czcią i chwałą? It's because he has come to testify of him. Dlatego, że Duch Święty zstąpił, żeby nam o tym zaświadczyć. But by having the Spirit, no, there are present results. Przez to, że mamy Ducha Świętego, są skutki w czasie obecnym. We turn to the book of Romans. Przechodzimy do listu do Rzymian. Romans chapter 5. Rzymian, rozdział 5. And verse 8. Wiersz 8. Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. This is the first thing the Spirit does when he comes. To jest pierwsza rzecz, którą czyni Duch, kiedy przychodzi. He comes into our lives. On przychodzi do naszego życia. And he brings to our knowledge the love of God. I pokazuje nam, uczy nas jakby miłości Bożej. How God has proven and brought us in guilty. Jak, w jaki sposób Bóg udowodnił to, że jesteśmy winni? How he showed to us how far we were from him. W jaki sposób on pokazał, jak daleko od niego byliśmy? Yet still in love, he commended his love towards us. A jednak w swojej miłości okazał nam tę miłość. In that while we were yet sinners, Christ died for us. W tym momencie, kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. John's Gospel, chapter 3 and verse 16. Jana 3:16. For God so loved the world. Bóg tak umiłował świat. That he gave his only begotten son. Że dał swego jednorodzonego syna. That whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Ktokolwiek w niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. God loves you and I. Bóg kocha ciebie i mnie. But God sent this knowledge to us. Ale Bóg zesłał nam teraz swoją wiedzę do by nas. The indwelling of the Spirit of God. Przez to, że Duch Święty w nas mieszka. Listen, if nobody loves you in this world. Posłuchaj, jeśli nikt ciebie nie kocha w tym świecie, God loves you. To Bóg ciebie kocha. God says, I love you so much, I give my son to die for you. Bóg mówi, że tak cię kocham, że dałem swojego syna za ciebie. The Bible says, Jesus on the cross. Biblia mówi, Jezus na krzyżu. In John's epistle, first epistle, w pierwszym liście Jana, chapter 4, rozdział 4, and verse 9, wiersz 9. In this was manifested the love of God towards us. W tym objawiła się miłość Boga do nas. In that God sent his son into the world that we might have life or live through him. Że Bóg zesłał swojego syna, abyśmy przez niego mieli życie albo mogli żyć. The Spirit of God. Duch Boży. Has shed abroad in our hearts the love of God. Duch Boży pokazał, rozlał miłość Bożą w naszych sercach. How I know God loves me. Skąd ja wiem, że Bóg mnie miłuje? The Spirit of God in me. Duch Boży we mnie to mówi. Testify to me. On to świadczy o tym. That God loves me. Że Bóg mnie kocha. The results of having the Spirit of God. Rezultaty posiadania Ducha Bożego. Chapter 8. Rozdział 8. And verse 2. Wiersz 2. Rzymian 8:2. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. In verse 2 is the same Spirit. W wierszu drugim widzimy tego samego Ducha. It's the same Holy Spirit. Ten sam Duch Święty. Who has shed abroad in our hearts the love of God.
który rozlał tę miłość Bożą w naszych sercach. Now he's called the Spirit of life in Christ Jesus. Teraz jest tutaj nazwany duchem życia, w który daje życie w Chrystusie Jezusie. Who has come to set us free? Który przyszedł, aby nas uwolnić. All that Adam brought in the fall. Wszyscy ci, których Adam wprowadził przez grzech. All the things that want to hinder me from living a victorious Christian life. Wszystkie te rzeczy, które chcą mnie pozbawić albo przeszkadzają mi w życiu, tym życiu tego chrześcijańskiego życia. What want to hinder my progress? To, co chce przeszkodzić mojemu postępowi. He has come. On przyszedł. And he has given me liberty and freedom to live for Christ. Przyszedł i dał mi wolność, aby żyć w Chrystusie. It says that set me free. The apostle Paul says. Apostoł Paweł mówi, on mnie uwolnił. From the law of sin and death. Z zakonu grzechu i śmierci. Since there's something that is working against us. Grzech czy grzechy to coś, co działa przeciwko nam. Something in every one of us. Coś, co jest w każdym z nas. The old Adamic nature. Ta stara natura Adama. And the Spirit of God has come. I Duch Boży przyszedł. Say, I'm going to set you free. I powiedział, ja was uwolnię. There is freedom in Christ. Jest wolność w Chrystusie. Could I take off my coat? Freedom. Wolność. The Spirit of life in Christ Jesus. Duch wolności w Chrystusie Jezusie. Has set me free. Uwolnił mnie. Since that is what the Spirit of God has brought in for us. Święci, to jest to, co Duch Boży przyniósł nam. Verse 9. Wiersz 9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. He is called the Spirit of God. On jest nazwany Duchem Bożym. And he is called the Spirit of Christ. I nazwany jest Duchem Chrystusowym. The same Spirit. Ten sam Duch. But looking at him from various characteristics in his ministry here. Ale możemy patrzeć na niego z różnych stron, różnych charakterystyk co do jego służby. That the Spirit of God may dwell in you. Aby Duch Boży mieszkał w was. In other words, the Spirit of God wants to be at home in my life. A więc innymi słowy, Duch Boży chce się czuć jak w domu w moim życiu. He wants to dwell there. On chce tam mieszkać. And you know what? I cannot tell him to leave. I wiecie co? Nie mogę mu powiedzieć, żeby sobie poszedł. He will be with us forever. On będzie z nami na zawsze. And he will be in you and I forever. I będzie w tobie i we mnie na zawsze. As long as I live here. Tak długo jak żyję tutaj. There is the Spirit of God that indwells us. Jest Duch Boży, który mieszka w nas. And he cannot leave. I on nie może nas opuścić. And he will not leave. I on nas nie opuści. We can quench him. Możemy go przygasić. We can grieve him. Możemy go zasmucić. But he is there. Ale on tam jest. So he wants to dwell, you know, like your home. Więc on chce mieszkać, wiecie, tak jak w swoim domu. He wants to live in there with liberty. On chce tam mieszkać z wolnością. But he is also the Spirit of Christ. Ale on także jest Duchem Chrystusowym. He is there to reproduce Christ in our lives. On jest tam po to, żeby reprodukować się. Tworzyć obraz Chrystusa w nas. In the book of Acts chapter 11. W Dziejach Apostolskich rozdział 11. It says that they were called Christians first at Antioch. Czytamy, że chrześcijan tak po raz pierwszy nazwali w Antiochii. Because their features reflected Christ. Ponieważ ich cechy przedstawiały Chrystusa. So the Spirit of God wants to bring out the features of Christ in our lives. Tak więc Duch Boży chce okazać te cechy Chrystusowe w naszym życiu. In verse 11. W wierszu 11.
czytamy Rzymian 8:11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. He is the spirit of power. On jest duchem mocy. Now, saints, may permit me to give an illustration that will help us with this. Pozwólcie, że pokażę taki obraz, który nam pomoże w tym. Think about a jumbo jet. Pomyślcie o jumbo jetcie, dużym samolocie. The Dreamliner. Albo Dreamlinerze. 747. Boeing 747. I came over on it. Takim przyleciałem tutaj. But I also traveled on the double decker, the one that is made by Airbus. Airbus. Ale też podróżowałem takim, który ma dwa pokłady, Airbusem. The first time they flew over the Atlantic, I was on it. Pierwszy raz, kiedy ten samolot leciał nad Atlantykiem, ja w nim siedziałem. When it reached to New York, kiedy dotarliśmy do Nowego Jorku, I asked the lady, the stewardess, zapytałem stewardessy, how upstairs is? Jak tam jest u góry? How much to you have to pay to travel up there? Ile trzeba zapłacić, żeby na tym górnym pokładzie polecieć? She said, sir, if you are asking, you cannot afford it. Ona powiedziała, proszę pana, jeśli pan pyta, to znaczy, że pana nie stać. But I tell you, there is four things that is needed. Ale powiem wam, są cztery rzeczy, które są potrzebne. For those planes to fly. Żeby takie samoloty mogły lecieć. There is on the runway. Na pasie startowym. There is something holding it back. Jest coś, co przeciwstawia się temu samolotowi. It is called drag. To się nazywa ciąg. There must be a power. Musi być pewna siła, moc. Greater than drag. Która przeciwstawia się temu. So they start the engines. Która, więc oni zapalają silniki. And it start moving on the runway. Przesuwają dźwignię i zaczyna się ruszać samolot. Then the power. There is something holding it down. Potem jest znowu kolejna siła, która trzyma ten samolot na ziemi. Which is called gravity. Nazywa się to grawitacja. So we must have a power greater than drag and greater than gravity. Więc teraz potrzebujemy takiej siły, która jest silniejsza niż ten ciąg i grawitacja. And as that power is exhibited, i kiedy otrzymujemy taką siłę, uzyskujemy, it take off and up in the air. Samolot wznosi się w powietrze. When it get high enough, kiedy wzniesie się już wystarczająco wysoko, here, ping, a song go ping. Nagle taki dźwięk się. They take off the seat belt. Oni teraz mówią, że możemy już rozpiąć pasy. Now this is, you could walk around the cabin. I możemy chodzić po kabinie. That is verse 11. To jest właśnie wiersz 11. There is a power in us. Jest w nas pewna moc. That wants to rise us above the circumstances of this life. Która chce nas wznieść ponad wszystkie okoliczności życia. So greater is he that is in you. Tak wielki jest ten, który jest w tobie. Than he that is in the world. Jest większy niż ten i mocniejszy niż ten, który jest w świecie. The most powerful thing in this universe. Najbardziej mocna, najsilniejsza rzecz w tym wszechświecie. God exhibited at the resurrection of the Lord Jesus. Taką Bóg właśnie okazał moc przy zmartwychwstaniu Chrystusa. If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you. Jeśli ten duch, który swoją mocą wzbudził Chrystusa, mieszka teraz w tobie, what power we have? Jaką moc my mamy? We could rise above the clouds. Możemy się wznieść ponad chmury. I was coming to Germany. It's either I was coming to Germany. No, it was from Nuremberg to Romania. Leciałem z Norymbergi do Rumunii. And we were going to the clouds. I latywaliśmy w chmury.
And the plane was shaking. I samolot zaczął się trząść. But there was a power going through the clouds. Ale była moc, która przezwyciężała te And the chmury. Pilot all of a sudden got above the clouds. I nagle samolot wzniósł się ponad te chmury. It was blue skies. Niebo było niebieskie. This is where the Spirit of God wants to bring us. To jest właśnie to miejsce, gdzie Duch Boży chce nas wznieść. He wants to occupy me with Christ. On chce mnie zajmować Chrystusem. He wants us to know we are heavenly. On chce, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy niebiańscy. Born from above. Jesteśmy zrodzeni z góry. There is power in every one of us. Jest moc w każdym z nas. Saints to live a victorious Christian life. Święci, my możemy żyć zwycięskim życiem. And when you look down, kiedy patrzymy w dół, men look so small. Ludzie wydają się tacy malutcy. Things look so obscure. Ludzie, rzeczy wydają się takie Because the Spirit of God has brought us up. Ponieważ Duch Boży wzniósł nas tak wysoko. There is power in your life. Jest moc w twoim życiu. You know, the Apostle Paul said. Apostoł Paweł powiedział. He asked God to remove the stone of that was in his flesh. Kiedyś prosił Boga, żeby on usunął ten cień, który był w jego ciele. And the Lord said to him. A Pan mu powiedział: No. Nie. Because my grace is sufficient for you. Bo moja łaska ci wystarczy. He said, Then I'll gladly rejoice in my infirmities. I on powiedział, że on się będzie cieszył w swoich słabościach. That the power of God and of Christ may rest upon me. Żeby moc Chrystusowa mogła spocząć na mnie. What life we can live. Jakim życiem możemy żyć? If I just allow the Spirit of God to live His life through me, the life of Christ through me. Jeśli tylko pozwolę Duchowi, żeby on żył jakby to życie we mnie. In verse 8. W wierszu 8. Chapter 8, sorry. Yeah. And verse 14. Rozdział 8, wiersz 14 listu do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Verse 16 also. I wiersz 16. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Now in verse 14 he's a leader. W wierszu 14 widzimy go jako lidera. He wants to lead our lives. On chce prowadzić nasze życie. He wants to be the one who is in control. On chce być tym, który ma kontrolę. You know, there's a young brother who lives in New Jersey. Jest pewien młody brat, który żyje w New Jersey. And he's a mechanic. I jest on mechanikiem samochodowym. And one day he had a steering wheel, you see? And he took off the nut. I raz przy swojej kierownicy odkręcił tamtą śrubę. And he was going down the highway. I jechał po autostradzie. And he was making a joke. I robił sobie żart, pewien. He took off the steering wheel. Wyciągnął tą kierownicę. And he said, I tak właśnie robił. And those who were traveling him, put it back on! A ludzie, którzy z nim jechali, krzyczeli na niego, żeby z powrotem włożył. He's trying to put it back on. Próbuje ją teraz wsadzić. And it would not go on. Ona nie chce wskoczyć. So he grabbed the he held the little chwycił ten drążek. And trying to steer the car. I próbował nim kręcić. Broke his collarbone. Broke what? This bone. Obojczyki sobie złamał. The girl next to him broke her collarbone. Dziewczyna koło niego tak samo złamała obojczyki. Listen, you could imagine living a Christian life and you have the steering wheel. Wyobraźcie sobie życie chrześcijańskiego życia i wy macie kierownicę. And you try to put it on. I próbujesz teraz ją przypasować. The Spirit of God wants to be able to lead our lives. To Duch Święty chce prowadzić nasze życie. It said of the Lord Jesus. On powiedział o Panu Jezusie. He was led of the Spirit in the wilderness. Jest o nim powiedziane, że był prowadzony przez Ducha na pustyni. And he met the devil. I spotkał diabła. And you know what he said to the devil? I wiecie co powiedział do diabła? The devil said, "Command these stones to be made bread." Command these stones to be made bread. Diabeł mu powiedział, nakaż tym kamieniom, żeby stały się chlebem.
And he says, man shall not live by bread alone. Pan mu odpowiedział, że człowiek nie samym chlebem będzie żył. But by every word that proceeds out of the mouth of God. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. When the Spirit leads a person. Kiedy Duch Boży prowadzi pewną osobę. He don't go contrary to the word of God. On wtedy nie idzie w sprzeczności ze słowem Bożym. So when you hear people says, oh, the Lord tell me to do that. Więc kiedy słyszycie, że ktoś mówi, o, to Pan mi powiedział, żeby coś zrobić. And it's foreign to the word of God. A jest to zupełnie obce Słowu Bożemu. It's not true. To nie jest to prawdą. The basis for the leading of the Spirit is the word of God. Najlepszym miejscem, gdzie widzimy prowadzenie Ducha Bożego, to Słowo Boże. So as many as are led by Him. Więc kiedy wielu jest przez Niego prowadzonych. It demonstrates that we are the sons of God. To wtedy pokazuje, że jesteśmy synami Bożymi. But he's also a witness. Verse 16. Ale także w wierszu 16 czytamy, że on jest świadkiem. It tells us he witness with our verse 16, he witness with our spirits that we are the children of God. Czytamy, że on świadczy wespół z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I don't have to tell people I'm a Christian. I don't have to tell anyone I'm a Christian. Nie muszę mówić wszystkim dookoła, że jestem chrześcijaninem. Oh, you believe I'm a Christian? Wierzysz, że jestem chrześcijaninem? The Spirit of God tells me. To Duch Boży mi mówi. I am a child of God. Że jestem dzieckiem Bożym. That's comforting to me. To jest bardzo pocieszające dla mnie. A child of God. Just let it sink in. Dziecko Boże, tylko pozwólcie, zastanówcie się na chwilę nad tą myślą. One guy said, I will like to be a child of the Queen of England. Pewien człowiek powiedział, ja bym chciał być dzieckiem królowej angielskiej, brytyjskiej. I said to him, boy, I said, I'm far surpassed that. Ja mu powiedziałem, ja daleko większym dzieckiem jestem, kogoś większego. He said to me, I know your father. On powiedział, znam twojego ojca. I says, you know me, earthly father. A powiedziałem, ty znasz mojego ziemskiego ojca. But I'm born of God. Ale ja jestem zrodzony z Boga. I'm a child of God. Jestem dzieckiem Bożym. I am sealed with the Spirit of God. Ephesians. Seal. A, okay. Jestem zapieczętowany Duchem Świętym. In other words. Innymi słowy. God saying you belong to me. Bóg mówi, należysz do mnie. Thank God. Cóż za radość, dziękujmy Bogu. Born of God. Zrodzony z Boga. New birth. Nowe narodziny. Cannot change. Nie możemy tego zmienić. Chapter 8, verse 26. Rzymian 8, 26 and 27. Wiersze 26 i 27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. Now in verse 26 he is a helper. W wierszu 26 widzimy go jako pomocnika. In verse 27 he is an intercessor. W 27 wierszu jest on tym, który się wstawia. He helps us to pray. On nam pomaga się modlić. Sometimes we don't know to express ourselves. Czasem nie wiemy, jak się wyrazić. But you know what he does? Ale Pan to wie. He takes in account our limitations and our infirmities and intercedes for us. On bierze pod uwagę nasze ograniczenia i nasze słabości i on wstawia się za nami. You know, when my wife and I have in our prayer time. Wiecie, kiedy moja żona i ja mamy swoją taką godzinę modlitewną. And I pray first. I ja pierwszy się modlę. I can't remember my wife praying. Nie umiem zapamiętać modlitw mojej żony. I fast asleep. Szybko zasypię. Sometimes even while praying. Czasem nawet podczas modlenia się. I feel a hand. Nagle czuję, że mnie ręka szuka. And I continue. I dalej kontynuuję. Since these are limitations.
święci. To są pewne ograniczenia. Weaknesses. Słabości. Do you pray every night? Czy modlisz się każdego wieczora? You never fell asleep praying? Nigdy nie zasnąłeś jeszcze? You never forget to pray, you come home and next thing is the morning? Czy nigdy nie zapomniałeś się pomodlić, a nagle budzisz się rano? But there is someone praying in you. Ale jest ktoś, kto modli się w tobie. The Spirit of God. Duch Boży. He's making intercessions for us with groanings which cannot be uttered. On wstawia się za nami z westchnieniami, które nie mogą być wyrażone. So we have the Spirit of God on earth. Więc mamy Ducha Bożego na tej ziemi. And we have the Lord Jesus Christ as our High Priest there in heaven. I mamy Pana Jezusa jako naszego arcykapłana w niebie. We are prayed for. Jest za nami ktoś się modli. What a helper we have. Cóż za pomoc my mamy. That he comes alongside. Że on idzie razem z nami. And pray for us. I modli się za nami. This is the ministry or the results of having the Spirit of God. To są rezultaty tego, że mamy Ducha Bożego. But there are also some things about the Spirit of God. Ale są jeszcze pewne rzeczy odnośnie Ducha Świętego. Which is true of Christ. Które są prawdą w stosunku do Chrystusa. And which is true of us. Które są prawdą w stosunku do nas. Christ, the Lord Jesus, was born of the Spirit. Chrystus był zrodzony z Ducha. We are born of the Spirit. My też jesteśmy zrodzeni z Ducha. Not only so, he was indwelt by the Spirit. Nie tylko to, ale on też był, w nim zamieszkiwał Duch Boży. We are indwelt by the Spirit. W nas tak samo mieszka Duch. He was sealed by the Spirit. On był zapieczętowany Duchem. We are sealed by the Spirit. I my jesteśmy zapieczętowani Duchem. He was anointed by the Spirit. On był namaszczony Duchem. We are anointed by the Spirit. I my jesteśmy namaszczeni Duchem. He was led by the Spirit. On był prowadzony przez Ducha. We are led by the Spirit. I my jesteśmy prowadzeni. He was filled with the Spirit. On był wypełniony Duchem. We are filled with the Spirit. I my też jesteśmy wypełnieni Duchem. These are facts, saints. To są fakty, święci. No, let us. We are having a break. When is the break? Kiedy jest przerwa? It's going to be. So we'll take this break and come back, because we want to see what is true of Christ as a man. Is true of us as believers, because, sorry. What is true of Christ? What is true of Christ is true of us as believers. To, co jest prawdą w stosunku do Chrystusa, jest też prawdą w stosunku do nas, wierzących. It tells us just this one, and then after we will take a break. Jeszcze jedno miejsce tylko i potem zrobimy przerwę. Luke's Gospel. Ewangelia Łukasza. And chapter 1. Rozdział pierwszy. Luke's Gospel, chapter 1, verse 36 to 35, from verse 32 to 35. Łukasza 1, wiersze 32-35. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie zna męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane święte i będzie Synem Bożym. Nazwane Synem Bożym. John's Gospel. Ewangelia Jana. Chapter 3. Rozdział 3. 3 and 5. Wiersze 3 i 5. Odpowiadając, Jezus rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. As a man, the Lord Jesus began to be in Bethlehem's manger. Jako człowiek Pan Jezus rozpoczął swój żywot w żłobie w Betlejemie. As God, jako Bóg, as the Son, jako Syn, he is eternal. Jest wieczny. In the book of 1 John chapter 1 and verse 2, w
pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, drugi wiersz. He says that eternal life which was with the Father is now manifested unto us. Czytamy o tym, że to wieczne życie, które było u Ojca, teraz okazało się nam. So this eternal life which is the eternal Son, więc to życie wieczne, którym jest Syn Boży, was born of the Spirit in Luke's Gospel chapter 1. Się narodził się z Ducha w Łukasza pierwszym rozdziale. So as the Son, he always was. A więc jako Syn był od zawsze. As the man Christ Jesus, he began to be. Jako człowiek Chrystus Jezus był moment, w którym zaczął. The Spirit of God came upon Mary, and that holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God. Syn Boży stąpił na Marię i teraz to, co było, to świętego, święte, co było w niej, miało być nazwane Synem Bożym. As he was born of God. Jak kiedy on urodził się z Boga. It tells us in the book of John. Jest napisane w Ewangelii Jana. We are born of God. Że my też jesteśmy narodzeni z Boga. No sense. Listen to this. Teraz posłuchajcie tego. This is not because I accepted Christ as my savior. Stało się to dlatego, że przyjąłem Pana Jezusa jako mojego zbawiciela. This was from God's side. To było od strony Bożej. God the Spirit put life in you and I. To Duch Boży, Bóg, Duch Święty, on dał życie w ciebie i we mnie. For me to respond to God, I must have life. Abym mógł jakby odpowiadać Bogu, muszę mieć życie. We were dead in trespasses and in sins. Byliśmy umarli w naszych występkach i w naszych grzechach. How you gonna tell a dead man? Jak możesz coś powiedzieć umarłemu człowiekowi? Get up. Wstań. Come on. Chodź tutaj. You see, in the Caribbean, this young man broke his neck, he died. Wiecie, na Karaibach pewien młody człowiek złamał sobie kark i umarł. And his father at the funeral, jego ojciec na pogrzebie, his father says God is going to raise him up again. Ten jego ojciec powiedział, Bóg go znowu wzbudzi z martwych. And he read John chapter 11. I przeczytał Jana 11. And he said to everyone who was at the funeral, i powiedział wszystkim, którzy byli na pogrzebie, believe with me, wierzcie ze mną, that God will raise up my son, że Bóg wzbudzi mojego syna. He told his son, I said to you, arise. I powiedział do tego syna, zwrócił się, mówię do ciebie, wstań. And come forth. I wyjdź. We have to bury him. Musieliśmy go pogrzebać. He never got up. On nigdy nie wstał. Since because he had no life. Święci, ponieważ on nie miał w sobie życia. But John says, for me to see the kingdom of God. Ale Jan mówi, dla mnie, abym widział Królestwo Boże, I must be born again. Muszę być na nowo narodzony. Much less to enter. I tak samo, aby wejść do tego Królestwa. Except I be born of the Spirit, of the water and the Spirit, I cannot enter into the kingdom of God. Jeśli nie będę narodzony z wody i z ducha, nie mogę wejść do tego Królestwa. So, what a privilege to be born of God. Cóż za przywilej, aby być narodzonym z Boga. To receive new birth. Aby otrzymać nowe narodziny. No. It means this. To oznacza to. I am a partaker of the divine nature. Jestem uczestnikiem boskiej natury. Second Peter, chapter 1. Drugi Piotra, rozdział pierwszy. Let's read it. I think it's three. Three and four. Partake of the divine nature. Yes. Okay. Drugi Piotra, rozdział pierwszy, wiersze 3 i 4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. No.
We are partakers of the divine nature. Jesteśmy uczestnikami boskiej natury. But I am not divine. Ale ja nie jestem boski. But the very nature that was in the man Christ Jesus. Ale ta sama natura, która była w człowieku Chrystusie. We have received. My ją otrzymaliśmy. This is what being born again means. To jest to, co oznacza bycie narodzonym na nowo. New birth. Narodziny na nowo. New birth is what I receive. Nowe narodziny to jest to, co ja otrzymuję. Born of God means the source from whence this life comes. Narodzony z Boga wskazuje nam na źródło, skąd przychodzi to życie. So when it comes to the truth in relation to be born of God. Więc jeśli chodzi o tą prawdę bycia narodzonym z Boga. As Christ was born of God as a man. Człowiek Chrystus był zrodzony z Boga jako człowiek. We are born of God. Tak samo i my jesteśmy zrodzeni z Boga. What a blessing. Cóż za błogosławieństwo. It is grand to be a Christian. Jest coś wielkiego, żeby być chrześcijaninem. And the Spirit of God is here. I Duch Boży jest tutaj. He's in this room. On jest w tym pomieszczeniu. Wonderful as it is. To jest wspaniałe. But he is in us. Ale on jest też w nas. To make much of Christ. To make much of Christ. To exalt Christ. Okay. Aby uwielbiać Chrystusa, aby wywyższać go. We'll take a break. Zrobimy przerwę teraz. Jeszcze minut przerwy. We want to continue with the believers' blessings in relation to that which is of the Lord Jesus Christ. Chcielibyśmy kontynuować mówiąc o błogosławieństwach, które mamy jako wierzący w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa. There are six things in that is true of Christ, that is true of the believer. Jest sześć rzeczy, które są prawdziwe zarówno w stosunku do Pana Jezusa, jak i do nas wierzących. We looked at the first one. We are born of God. Patrzmy na pierwsze. Jesteśmy zrodzeni na nowo. As he was born of God. Jesteśmy zrodzeni z Boga, tak jak on był zrodzony z Boga. He was indwelt by the Spirit of God. On w nim zamieszkiwał Duch Boży. From the womb. Od łona matki. Okay. In John's Gospel. Ewangelii Jana. And chapter 3. W rozdziale 3. And verse 34. Wiersz 34. Czytamy, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. From his mother's womb. Od łona swojej matki. He was indwelt by the Spirit of God. Był zamieszkiwany przez Ducha Bożego. For us, John's Gospel, chapter 14. Dla nas obowiązuje miejsce z Jana 14. And verse 17, the last clause. Wiersz 17, ostatnie zdanie. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. It is said of the Lord Jesus. Jest powiedziane o Panu Jezusie. That he did these miracles by the power of the Spirit of God. Że czynił te wszystkie cuda w mocy Ducha Bożego. He says, if I by the finger of the Spirit of God has done these things. I on mówi, jeśli ja przez palec Ducha Bożego uczyniłem te rzeczy. His life was saturated. Controlled. Okay. Controlled by the Spirit of God. Życie Pana Jezusa było kontrolowane przez Ducha Bożego. The believer also is indwelt. Również wierzący jest zamieszkiwany. And I believe this need to come home to me personally. It needs to come home to my heart. To musi się jakby zadomowić w moim sercu. A divine person is always with me.
że boska osoba jest zawsze ze mną. I can never be alone. Nigdy nie mogę być sam. I go away. Ja odchodzę. And if I go away, I'll send another comforter that shall be with you. Pan powiedział, ja odchodzę, a kiedy odejdę, przyślę do was pocieszyciela, aby He shall dwell with you and shall be in you. On będzie mieszkał z wami i będzie w was. And that is true of every believer right now. I to jest prawdą odnośnie każdego wierzącego teraz. It is said of Christ. Powiedziane jest o Chrystusie, He was sealed by the Spirit. Że był namaszczony czy zapieczętowany Duchem Świętym. We turn to John's Gospel. Ewangelii Jana czytamy. And chapter... Chapter 3. Ewangelia Jana, rozdział 3. That's not the verse. Oh, chapter 6, sorry, and verse 27. Przepraszam, rozdział 6, wiersz 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. No, it is said of the Lord Jesus. Tak więc jest powiedziane o Panu Jezusie. On the banks of the Jordan. Że na brzegach Jordanu. God said, Thou art my beloved Son in whom I am well pleased. Nad brzegiem Jordanu Bóg powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. The Spirit of God came upon him. Duch Święty stąpił na niego. God sealed him. Bóg go zapieczętował. You are mine. Jesteś mój. You are here for my delight. Jesteś tu dla mojego upodobania. And what a delight he was to the Father's heart. Jakimś upodobaniem on był dla serca Ojca. That he always did those things that pleased the Father. Że on zawsze czynił te rzeczy, które zadowalały Ojca. He said, Father, not my will, but thy will be done. On powiedział, Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Father, I've glorified thee on the earth. Ojcze, ja uwielbiłem Ciebie na ziemi. He was sealed. On był zapieczętowany. And a sealing means you are my property. Zapieczętowanie oznacza, że Ty jesteś moją własnością. This is authentic, it's real. To jest bardzo autentyczne. It's like an official document. To jest jakby oficjalny dokument. It's like a birth certificate. To jakby akt urodzenia. That's saying, yes, you are who you are. Który mówi, jesteś tym, kim jesteś. That's what God says about us. To jest to, co Bóg mówi o nas. Ephesians chapter 1. Efezjan, rozdział 1. And verse 14. Wiersz 14. Verse 13, sorry. 13. Only 13? Yeah, 13. Efezjan 1, 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. 2 Corinthians chapter 1. 2 Koryntian, rozdział 1. Verse 21-22. Wiersze 21 i 22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie jest na... wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. You are sealed by the Spirit of God. Jesteście zapieczętowani. Not only born of the Spirit. Nie tylko narodzony z Ducha Not only Bożego, dwelt by the Spirit, nie tylko zamieszkiwany przez Ducha Świętego, but sealed by the Spirit. Ale i zapieczętowany Duchem. We belong to God. Należymy do Boga. We are His. Jesteśmy Jego. Bought with the price. Kupieni przez za cenę. Sealed with the Spirit of God. Zapieczętowani Duchem Bożym. In other words, four things comes to light in sealing. Innymi słowy, ujawniają nam się tu cztery rzeczy związane z tym zapieczętowaniem. You are God's property. To oznacza, jesteś własnością Bożą. Number two. Druga rzecz. I am going to back my product. I am going to stand behind the value of my product. Of my what? Value. Of my what? Product.
A, czyli to zapieczętowanie oznacza, że ja jakby poświadczam co do wartości tego produktu, który zapieczętowuję. God is saying to us. I Bóg mówi do nas. I'll use the illustration. Użyję ilustracji. Coca-Cola. Coca-Cola. This says this is the real thing. This is the real thing. Coca-Cola says. Na Coca-Coli jest napisane, że to jest ta prawdziwa rzecz. That's not true. To nieprawda. We are the real thing. My jesteśmy tą prawdziwą rzeczą. Sealed by God. Zapieczętowani przez Boga. And God says, I want to give you an official document. I Bóg mówi, chcę wam dać oficjalny dokument. I went to Jamaica 2 weeks ago. About a week ago. Około tydzień temu byłem na Jamajce. 2 weeks ago. Yeah. Dwa tygodnie temu. And I get to the immigration department. I przyszedłem tam do urzędu imigracji celnego. He said, where are you going? I pytają mnie, dokąd jedziesz? I says, I'm going to such and such a place. I powiedziałem, jadę do takiego a takiego miejsca. Do you have a number on the street? Czy masz numer ulicy? I said, this is all the address I got. Pokazałem, tylko taki adres mam. Well, so we cannot let you in Jamaica. I powiedzieli mu, więc nie możemy ciebie wpuścić do Jamajki. He said, well, call your friend. Powiedzieli, zadzwoń do swojego przyjaciela. Calling him. Zadzwoniłem do niego. The immigration officer said to me. Ten oficer imigracyjny powiedział do mnie. Do you know Milton Rowe? Czy znasz jakiegoś tam Miltona? I says yes. Powiedziałem tak. He says okay. And he stamped my passport. Powiedział okej okay, i przybił pieczątkę. I says how do you know I know Milton Rowe? Spytałem się go, skąd ty wiesz, że ja znam tego człowieka? He says we know everything. Powiedzieli, my wiemy wszystko. But by the stamp it gave me access into Jamaica. Ale przez tą pieczątkę właśnie on dał mi wstęp do Jamajki. God has stamped us. A Bóg nas zapieczętował. And the same blessing of that stamp, of that seal. I to samo błogosławieństwo tej pieczęci give us entrance into all that God has given to us. Daje nam wstęp do wszystkiego, co Bóg nam dał. You are blessed. Jesteście błogosławieni. But not only so. Ale nie tylko to. Luke chapter 4. Łukasz, rozdział 4. And verse 18. Wiersz 18. Łukasza 4:18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Acts chapter 10. Dzieje, rozdział 10. And verse 38. Wiersz 38. Dzieje 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. No, we see that the Lord Jesus was anointed. Widzimy teraz, że Pan Jezus był namaszczony. The Lord Jesus, God says, He has anointed me, the Spirit of God, to preach the gospel. Bóg powiedział, że namaścił go Duchem Pana Jezusa, Duchem Świętym, aby głosił Ewangelię. Peter in the book of Acts. Piotr w Dziejach Apostolskich. How God had anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. Mówi o tym, jak Bóg namaścił Pana Jezusa Duchem Świętym i mocą. No, there is a difference here, saints. Jest tu mała różnica, święci. The anointing is upon. Namaszczenie to jest jakby na kogoś. It's different from the indwelling. Jest inne od zamieszkiwania w środku. The Lord said to them in chapter 1 of the book of Acts, verse 8. The Lord. Acts chapter 1. Pan powiedział w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Verse 8. Wiersz 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego
kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii aż po krańce ziemi. No, the anointing is upon a person. Namaszczenie jest jakby na pewną osobę. First Corinthians. Pierwszy Koryntian. Sorry, Second Corinthians. Przepraszam, drugi Koryntian. Chapter 1. Rozdział pierwszy. And verse 21. Wiersz 21. Drugi Koryntian 1:21. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. First John chapter 2. Pierwszy list Jana, rozdział 2. Verse 20 and 27. Wiersz 20 i 27. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Every believer have been anointed. Każdy wierzący został namaszczony. It's not that if you want it, it's that the Spirit of God has come upon you, has anointed you. Tak, kiedy Duch Święty stąpił na ciebie, on cię namaścił. No, the anointing is for a purpose. To namaszczenie ma pewien cel. No, God anoints prophet, priests and kings. Bóg, czytamy o namaszczeniu proroków, królów i kapłanów. No, it is said of Basileus that God had given him the man who built the tabernacle. Who? Basileus. Okay. God had also anointed him. Czytamy o Bezalelu, który zbudował świątynię, że Bóg go też namaścił. The anointing is because God has selected you for a specific work. To namaszczenie jest po to, ponieważ Bóg wybrał cię do jakiegoś konkretnego celu. So God equips the person. A więc Bóg wyposaża pewną osobę. And selects the person. I wybiera pewną osobę. And give him all the ability to do the work. I daje mu całą zdolność, żeby wykonywał jakąś pracę. That is the anointing. To jest namaszczenie. You and I have been anointed for a specific work. Ty i ja zostaliśmy namaszczeni do konkretnej pracy. What God has anointed you for, I don't know. Do czego Bóg ciebie namaścił, ja nie wiem. But something God has anointed every one of us in this room to do. Ale Bóg każdego z nas namaścił w tym pokoju do jakiejś pracy. And now he has equipped you in such a way that you didn't go to no school to learn what to do. I on wyposażył ciebie w taki sposób, że ty nie musiałeś iść do żadnej szkoły, żeby nauczyć się, co masz czynić. This ability and God has given you the ability and the strength to do what he has anointed you for. Bóg dał tobie zdolność i siłę, żeby czynić to, do czego cię namaścił. It will be it's amazing. To jest wspaniała rzecz, niesamowita. There was a brother in our meeting. Był pewien brat w naszym zgromadzeniu. He was a carpenter. I był on cieślą. Never made high school. Nigdy nawet średniej szkoły nie ukończył. Never went to university. Nigdy nie chodził na studia. But since when you heard him expound the scriptures. Not the scriptures. Ale święci, gdybyście go słyszeli, jak on otwierał pisma. One guy said to me, which Bible school he went to? Ktoś kiedyś mnie zapytał się mnie, do jakiej szkoły biblijnej on chodził? There was another brother. Był inny brat. He could have brought people to the meeting. On umiał przyprowadzać ludzi na zgromadzenia. He filled his van. On wypełniał swojego vana. Just got the children to bring them. He brought the children to the meeting. Children. Yeah. On przyprowadzał dzieci, zabierał dzieci na zgromadzenie. There are sisters who can cook well. Są siostry, które umieją bardzo dobrze gotować. When you eat the meals. Kiedy jemy taki posiłek, brzuch rośnie. Listen. Every one of us have been given something to do
and God has anointed us for it. Posłuchajcie, każdemu z nas Bóg coś dał i Bóg nas namaścił do tego. It's amazing. To jest niesamowite. People are going to say, where did you get this ability from? Ludzie będą się pytać, skąd ty zdobyłeś taką umiejętność? It comes from God. Ona pochodzi od Boga. That's why they said of the Lord Jesus. To dlatego jest powiedziane o Panu. Where did this man get this power? Ludzie pytali, skąd on wziął tę moc? He spoke with authority and with power. Bo mówił z autorytetem i z mocą. He never went to none of the schools of the Jews. On nigdy nie chodził do żadnej szkoły żydowskiej. But the Spirit of God was upon him. Ale Duch Boży był nad nim. When he came upon Peter and the apostles. On też stępował. The Spirit. Yeah, the Spirit. Ten Duch Święty też stąpił na Piotra i na apostołów. They said, these ignorant and not learned men. Ludzie mówili o nich, to są ignoranci, nieuczeni ludzie. But they took note that they had been with Jesus. Ale oni wiedzieli, że byli z Panem Jezusem. They couldn't resist the power with which they spoke. Oni nie umieli przeciwstawić się tej mocy, z którą the oni power mówili. Of the Spirit of God. Mocy Ducha Bożego. When God anoint someone for a specific purpose, kiedy Bóg namaszcza kogoś do konkretnego celu, he gets the glory. To wtedy on się uwielbia. And the praise. He gets the glory and the on praise. Otrzymuje chwałę i uwielbienie. So now I want to say this before I move on. Chcę teraz powiedzieć wam. The anointing. Isaiah 42. Izajasz 42. Is a very good guide in relation to the subject. Ten rozdział jest bardzo dobrym przewodnikiem co do tego tematu. God said, "Behold my servant whom I uphold." Bóg powiedział, oto sługa mój, którego popieram. Mine elect in whom my soul delighted. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. So in verse, so he, the elect means he secures the person. Elect? Yeah, this. To wybranie, mój wybrany. He selects the person. To znaczy, że on wybiera pewną. Then it says, I put my spirit upon him. Potem czytamy, że kładę na niego mojego ducha. So the person is selected. Więc osoba, którą on wybiera, he is anointed by the Spirit. Jest namaszczona duchem. And he shall bring forth judgment to the Gentiles. I on przyniesie prawo narodom. What he is going to do. Co on zrobi. So keep this in mind, brethren. Więc miejmy to na uwadze, wierzący. Each of you, każdy z was, have been anointed by the Spirit of God. Został namaszczony przez Ducha Bożego. To do some work for God. Aby wykonywać jakąś pracę dla Boga. What it is? Co to jest? Ask him. Zapytajcie go. Lord, what will you have me to do? Panie, co chcesz, abym ja czynił? But not only anointed. Ale nie tylko namaszczenie. It tells us we are. Luke chapter 4. Też jest o nas napisane w Łukasza 4 rozdziale. Verse 1. Wiersz pierwszy. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. And Ephesians chapter 5. I Efezjan rozdział 5. And verse 18. Wiersz 18. I nie opijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. No, since this is conditional. Wierzący, to jest warunkowe. To be filled with the Spirit. Aby być napełnionym Duchem Świętym. You find in the book of Acts. Znajdujemy w Dziejach Apostolskich. That every time the disciples were filled with the Spirit. Za każdym razem, kiedy uczniowie byli wypełnieni duchem. They were going to do some exploit for God. Some work for God. To oni wtedy mieli czynić jakieś dzieło dla Boga. And they were filled with the Spirit and they spoke with boldness. I byli wypełnieni duchem i mówili z odwagą. It says that they prayed and the place
The Spirit of God filled the place and they were filled with the Spirit. Czytamy, że modlili się i Duch Święty wypełnił to miejsce i oni zostali napełnieni Duchem. When we got saved, kiedy nawróciliśmy, zostaliśmy zbawieni. We got all the Spirit. Wszyscy otrzymaliśmy Ducha. But the Spirit didn't get all of us. Ale Duch nie otrzymał wszystkich nas. In other words, innymi słowy, there's a room in the back there. Jest tam z tyłu pokój. There's a room here. Jest pokój tutaj. And there's a room next door. Jest pokój. This is how we work. W taki sposób my działamy. We tell the Spirit. Mówimy Duchowi. You stay over there. Ty zostań tam w drugim pokoju. And then we say, after a little while. A po chwili. A couple of years after. Może za parę lat. We give him that room there. Damy tam ten z tyłu pokój. And the Spirit of God has to fight. I wtedy Duch Boży musi walczyć. Or work, really? Albo pracować właśnie. To get this room. Aby zdobyć ten pokój. So he could fill the place. Aby mógł napełnić to miejsce. It is very difficult for us to surrender. Jest bardzo trudno nam coś oddać, bo poddać się. To surrender to the Spirit. Aby poddać się Duchowi. I want to control your life. On chce kontrolować nasze życie. I want to fill you. On mówi jakby, ja chcę napełnić no. Ciebie. A my mówimy, nie. Present your body as a living sacrifice. Czytamy, że mamy przedstawiać nasze ciała jako żywa ofiara. Which is your reasonable service. Który to jest waszą duchową służbą. And he says not to be conformed to this world. Czytamy, żeby nie upodabniać się do tego świata. But be transformed. Ale być przemienionym. By the renewing of your mind. Przez odnowienie umysłu. That you may know the perfect will of God. To jest ta perfekcyjna wola Boża. Abyśmy ją poznali. Romans 12. Abyśmy poznali doskonałą wolę Bożą. Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I have seen where people are controlled by wine. Widziałem ludzi, którzy byli kontrolowani przez wino. I was telling someone at another place that where Karen comes from, Karen Garba, where Sister Garba comes from, his wife. First part of the sentence. I was telling some others. Yeah, you could leave that though. Okay. In Emden, north of Germany. W miejscowości Emden w Niemczech, skąd pochodzi siostra Karen. I saw a drunken man. Widziałem upitego człowieka. He had a bike. On miał rower. And he was trying to cross the street. I próbował przekroczyć ulicę. And he was rocking the bike. I kołysał się na tym rowerze. And he couldn't cross the street. I nie potrafił przekroczyć ulicy. He was drunk. Był pijany. But what was amazing? Ale co było zdumiewające? He didn't fall. On się nie przewracał. The bike just kept him up. Ten rower go podtrzymywał. Listen, saints. The Spirit of God wants to fill me, to control me. Duch Święty chce wypełnić mnie, aby mną kontrolować. Be not drunk with wine. Nie pijajcie się winem. But be filled with the Spirit. Ale bądźcie napełnieni Duchem. One chap was up on the roof. Pewien chłopak był na dachu. He was doing a roof job, putting on the tar paper. On tam wykonywał jakąś pracę z dachem. And he's up there drunk. I był tam pijany. So the guy brought the felt and the tar for him to bring up on the roof. I ktoś mu przyniósł smołę, żeby tam mógł z nią pracować. And he said to him, drop the rope. I powiedział, krzyknął do niego, rzuć mi linę. He took up the whole rope and dropped it off. Wziął całą linę i zrzucił mu całą na dół. He meant, drop one end and hold the other end. Człowiek na dole miał na myśli, żeby tylko jeden koniec zrzucił, a drugi trzymał. So what's wrong with you, drunk? I się go spytał, co z tobą jest nie tak, czy ty jesteś pijany? Since it's amazing what a drunken person will do. Święci, jest to zdumiewające, co pijana osoba może zrobić. In
St. Kitts. St. Kitts. One chap came from the United States of America. Pewien chłopak przyjechał z Stanów Zjednoczonych. Drunk. Pijany. Run into a gentleman's car. I wjechał w samochód innego człowieka. Cut off his two legs. Odciął mu dwie nogi. So we go to the prison every Wednesday. My chodzimy w każdą środę do więzienia. And I said to him, what are you doing here? I powiedziałem do niego, co ty tu robisz? You see, he's a white man, you see? Widzimy tam białego człowieka. So he, I says, what are you doing here? I się go spytałem, co tam robisz? Co tu he robisz? Says, I kill a preacher. On powiedział, zabiłem kaznodzieję. So I asked him, how you killed the preacher? Zapytam go, jak to zabiłeś kaznodzieję? He said, I was drunk and I run into his car. Powiedział, byłem pijany i wjechałem w jego auto. Control, he said, I was controlled by alcohol. On był kontrolowany przez alkohol. Since if we are under the control of the Spirit of God, święci, jeśli jesteśmy pod kontrolą Ducha we Świętego, are going to bring so much glory to Christ. Przyniesiemy bardzo wiele chwały Bogu. He will give me help to handle my job. On pomoże mi w mojej pracy. He will give me help to handle my children. On pomoże mi w wychowaniu dzieci. My chores at home, my work at home. W moich obowiązkach w domu. And life. I w życiu. The Spirit of God wants to live the Christian life through me. Duch Boży chce jakby żyć tym życiem Bożym przeze mnie. I will say this, you cannot live the Christian life. Powiem tak, nie możecie opuścić tego życia chrześcijańskiego. It's the life of Christ. To jest życie Chrystusa. But all he needs is a surrender vessel. Ale wszystko, co musicie zrobić, to poddać się. And he will live that life to us. I on za nas będzie jakby żył tym życiem. We looked at before the leading of the Spirit. Let's read it. Przeczytajmy jedno miejsce. Luke's Gospel, chapter 4. Łukasz, 4 rozdział. Verse 1. Łukasza 4:1. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Romans chapter 8. Rzymian rozdział 8. And verse 14. Wiersz 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. You read? Okay. Now, in the book of Ephesians chapter 1. Wierzcie do Efezjan, rozdział 1. God has marked us off for blessing. God has what? Chapter 3 and 4. Read verse 5. Chapter 1, verse 5. Wiersz 5. Efezjan 1, 5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. No, God has marked us off and predestinated us for sonship. Bóg nas przeznaczył i jakby wyznaczył wcześniej nas do synostwa. Galatians chapter 4. Galacjan rozdział 4. For 6 and 7. Wiersze 6 i 7. Of 5, 6 and 7. 5 do 7 wiersza. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, że to Bóg zesłał Ducha swego, Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Romans chapter 8. Rzymian rozdział 8. And verse 29. Wiersz 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Wiersz 32. Verse 30. 32? No, just 30. Okay. Wiersz 30. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. No, sonship. Synostwo. God has sent the Spirit of His Son into our hearts. Bóg zesłał Ducha swego Syna do naszych serc. That we should cry Abba Father. Abyśmy wołali Abba Ojcze. Then he says, if we are sons.
I dalej mówi, jeśli jesteśmy synami, then we are heir of God and joint heirs with Christ. Wtedy jesteśmy dziedzicami i współdziedzicami Chrystusa. What is sonship? Co to jest synostwo? Sonship is not having a son. Synostwo to nie jest posiadanie syna. Sonship is a place of position, a place of dignity and a place of honor. Synostwo to jest miejsce pewnej pozycji, pewnego honoru i godności. If I want to understand my position, jeśli chcę zrozumieć moją pozycję, then I look at the son. To patrzę na syna. So God has purposed to conform us to the image of his son. Bóg przeznaczył, żeby upodobnić nas do obrazu swego syna. And sonship is for God's delight. A synostwo jest dla upodobania Bożego. Thou art my son. Ty jesteś moim synem. This day have I begotten thee. W tym dniu cię zrodziłem. Thou art my beloved son, in whom I found all my delight. Jesteś moim umiłowanym synem, w którym znalazłem upodobanie. And I tell you. I powiem wam. Young men. Młodzieńcy. Boy, when you are a son, kiedy stajecie się synem, that is obedient. To jest posłuszeństwo. And bring pleasure to your father. To jest, aby być posłusznym i przynosić zadowolenie ojcu. You will get anything. Dostaniecie cokolwiek. So what do you want? Powiedz, co chcesz? Because the joy you bring to your father's heart. Ponieważ przynosisz radość sercu ojca. Sisters, siostry, tak samo. God is saying. Bóg mówi. What a delight it is. Cóż to za. To look down on my son. Cóż za upodobanie mam w tym, kiedy patrzę na dół na mojego syna. And seeing him. I widzę jego. What I desire to see in man. Widzę w nim to, co chcę widzieć w człowieku. No, the Spirit of God. Duch Boży. Is in us. Jest w nas. To produce that which brings delights to the Father. Aby stworzyć, wywołać w nas to, co przynosi upodobanie Ojcu. As many are led by the Spirit. Wielne. As many as are led by the Spirit. Tych, których Duch Boży prowadzi, są nazwani dziećmi Bożymi. So it's the Spirit's delight. Więc to jest upodobanie Ducha. To show. Aby pokazywać in our lives, w naszym życiu what the Father desires. To, co pragnie Bóg, Ojciec. You know, one of the joys of a parent, jedną z radości rodzica is to see a child get up in the morning and read in the scriptures. Jest to, kiedy widzi, że jego dziecko rano wstaje i czyta Biblię. You don't have to say to her or him, read the Bible. Kiedy nie musisz mówić do niego, no czytaj Biblię. But to just see them reading it. Ale tylko kiedy widzimy, że oni ją czytają. What a delight. Cóż za to jest rozkosz dla nas. But then to see them kneeling on their knees. A potem kiedy widzimy, że klęczą na kolanach. And praying. I modlą się. And saying, oh God, bless mom, bless dad. I modlą się, o Boże, błogosław mamę i tatę. It does something good for the heart. To coś wywołuje w naszym sercu, coś miłego. Oh, to say at the age of 12. Kiedy mówi w wieku 12 lat. I must be about my father's business. Że muszę być w tym, wokół tego, co jest mojego ojca. Or to be able to say, I always do those things that please the father. Albo móc być w stanie powiedzieć, czynię zawsze to, co się podoba. Or to be able to say, not my will, but my father's will be done. Ale albo być w stanie powiedzieć, nie moja wola, ale ojca wola. Then as you look back on life, kiedy patrzysz z tyłu na to, Father, glorify thee on the earth. Kiedy patrzę do tyłu na życie, mówi, that is sonship. Ojcze, uwielbiłem cię. And now, to jest synostwo. The Spirit of God wants to reproduce that in my life. Duch Boży chce to wywołać, to uwidocznić w naszym życiu. What is true of Christ? To, co jest prawdą o Chrystusie, is true of the believer. Jest to też prawdą. Because of the Spirit of God. Ponieważ z powodu Ducha Bożego. No, how much time I have left? How much we need? This is a midnight service. You can prolong. Okay. No, we want to run through very quickly. Chcemy jeszcze bardzo szybko przelecieć. The Spirit of God. Nad tematem Ducha Bożego. As the earnest. As what? Ephesians chapter 1. Jest to napisane w Efezjan. Pierwszym rozdziale.
Ephesians chapter 1 and verse 14. Wiersz 14. Jako rękojmię, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. 2 Corinthians. 2 Koryntian. Chapter 1. Rozdział 1. And verse 22. Wiersz 22. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Chapter 5. Rozdział 5. Verse 5. Rozdział 5, wiersz 5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. He is the earnest. On jest tą rękojmią. He is like the guarantor. On jest gwarantem. That we will be brought to glory. Że będziemy przyprowadzeni do chwały. By having him. Przez to, że mamy jego. All the blessings are secured. Wszystkie błogosławieństwa są zabezpieczone. He is like, he brings a present enjoyment of that which I shall enjoy fully in a day to come. On, he brings a present enjoyment. On przynosi nam obecnie radość z tego. Of that which shall be ultimately enjoyed. Z tego, co ostatecznie kiedyś w przyszłości z tego będziemy się cieszyć. So I can enjoy it now. Więc mogę się teraz tym cieszyć. And more fully in a day to come. A jeszcze bardziej w przyszłości. So now he is like in the book of Numbers, chapter 14, więc, chapter 13. Więc teraz on jest tak jakby w czwartej księdze Mojżeszowej, 13 rozdział. When the spies went in and brought back the grapes of Eskol. Kiedy ci szpiedzy poszli do kraju i przynieśli te winogrona. They came back with a testimony. Przyszli ze świadectwem. Yes, the land is flowing with milk and honey. Tak, ten kraj opływa w mleko i w miód. And these are some of the fruits of the land. A to są niektóre z owoców tego kraju. Well, the Spirit of God has come from heaven. Duch Boży przyszedł z niebios. To tell us about his glory there. Aby opowiedzieć o jego chwale tam w niebie. And he given us a foretaste of that which shall be ours. I dał nam jakby przedsmak tego, co kiedyś będzie naszym. A present enjoyment. Teraz możemy obecnie się tym cieszyć. Why are you sad? Dlaczego jesteś smutny? When he has come. Kiedy on przyszedł? To cheer your heart. Aby uszczęśliwić albo rozradować nasze serca. And to let you know. I dać wam do zrozumienia to. These are the fruits of heaven. Że to są, pokazać wam, że to są te owoce niebios. Today I had some big grapes. I had some grapes. Dzisiaj jadłem winogrona też. At Peter's house. W domu Piotra. And also at the other house. What the house was? I też u innych wierzących. Yeah, two houses. W dwóch domach jadłem winogrona. I had some grapes from the land. Miałem winogrona tego kraju. But it was just some. Ale to były tylko niektóre. It wasn't all. To nie były wszystkie. Just a bowl. Tylko kiść. But it came from some place. Ale one pochodziły z pewnego miejsca. I am sure the field from where it come had much more than what was there. Jestem pewny, że pole, z którego pochodziły te winogrona, miały dużo więcej owoców. So God sent the Spirit of God. Więc Bóg zesłał Ducha Bożego. As the earnest. Jako rękojmia. To give you a present enjoyment. Aby dać nam teraz obecną radość. Of that which shall be ours in the day to come. Z tego, co będziemy kiedy, z czego będziemy się but kiedyś. But then in verse chapter 2. Ale w rozdziale drugim. And verse 18. Ephesians. Z listu do Efezjan, rozdział drugi. Verse 18. Wiersz 18. Efezjan 2:18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Now he, by this same spirit, przez tego samego ducha, we have access unto the Father. Mamy dostęp do Ojca. No, I could have asked at the home. Mógłbym zapytać w domu, where do you get these grapes from? Skąd macie te winogrona? And he says, come and see.
i by powiedzieli: chodź i zobacz. They will take me to the supermarket. Zabiorą mnie do supermarketu. And I ask the supermarket. Zapytam w supermarkecie. Where did you get it from? Skąd macie te winogrona? From the truck that brought it. Z ciężarówki, która je przywiozła. Ask the truck driver. Zapytam kierowcy ciężarówki. Where did you get this? Skąd masz te winogrona? From a factory over there. Z fabryki tam. But then they took me to the source. Ale potem zabiorą mnie w końcu do źródła. And show me how vast the fields are. Pokażą, jak wielkie są to pola. This is what the Spirit of God has done. To jest to, co sprawił Duch Święty. He has brought us to the source of joy. On nas przyprowadził do źródła radości. The joy of the Lord is our strength. Radość z Pana jest naszą siłą. In other words, Psalm 16, verse 11. Innymi słowy, czytamy w Psalmie 16, wiersz 11. Psalm 16, wiersz 11. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. In Thy presence is fullness of joy. W Twojej obecności jest pełnia radości. The Spirit of God. Duch Boży wants to bring us to the source. Chce nas przyprowadzić do źródła. Of these blessings in which we have been brought. Tych błogosławieństw, co do których jesteśmy przyprowadzeni. Since we have been blessed with all spiritual blessings in the heavenlies in Christ Jesus. Jesteśmy w Chrystusie Jezusie ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem. So he has come out at the earnest. As the earnest, więc on dał nam to męko imię, as the guarantor, jako gwarant, of that which shall be ours in the day to come, tego co będzie nasze w przyszłości. But now he wants to bring us in spirit to the very source of it. Ale w obecnym czasie chce nas przyprowadzić do samego źródła tych błogosławieństw, the Father, do Ojca. Oh, I tell you, I was coming over the Atlantic. Powiem wam, leciałem nad Atlantykiem. And in front of me, przede mną, was a father and son. Był ojciec i syn. And they were discussing business. I oni dyskutowali o biznesie. Two Jews. Dwóch Żydów. And I was listening. A ja słuchałem. When we land in New York City, kiedy wylądowaliśmy w Nowym Jorku, I said, you know, I couldn't help but overheard your conversation. Powiedziałem im: posłuchajcie, nie mogłem nie słyszeć waszej rozmowy. I said I appreciated the dialogue that was going on between you and your son. Naprawdę doceniam wasz dialog, który mieliśmy pomiędzy ojcem i synem. He was telling his father, I believe you're making a bad move. On mówił ojcu, ten syn: ojcze, ja myślę, że ty źle robisz. And the father was telling him, no, I want to do it this way because of. A ojciec mówił: nie, bo ja chcę zrobić to tak i tak z powodu tego a tego. I said to him, powiedziałem mu: it was very commendable. Godne pochwały. It was to było bardzo godne pochwały. It was wonderful. Yeah. Wspaniałe. He said to me, on mi powiedział: son, synu, sometimes my son is right. Czasem mój syn ma rację. But I am always right. Ale ja zawsze mam rację. This is not here. Tego tu nie znajdujemy. The Father wants to put us right. Put us right. To bring us in to enjoy what he has been enjoying. Duch chce nas wprowadzić do tego, co on sam, czego on sam, czym on sam się cieszy. So he sent the Spirit. Więc on zesłał swojego ducha, to bring us in, aby nas wprowadzić, that we may enjoy what he's enjoying. Abyśmy mogli cieszyć się z tego, czym on się cieszy. The Father wants to share with us. Innymi słowy, ojciec chce się z nami dzielić. What he has been enjoying. Czym on się cieszy? The fatted calf. Luke 15. Te tuczne ciele. Z Łukasza 15. Let's eat. Let's drink. Let's be merry. Jedzmy to i pijmy i cieszmy się. And he's not talking about sin there. He's not talking about sin. I on nie mówi tutaj o grzesznych rzeczach. He's speaking about enjoyment. On mówi o radości, cieszeniu się. Chapter 2. Rozdział 2 Efezjan. And verse 21. Wiersz 21.
na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. No, he is, it says, there's a habitation for him. Czytamy tutaj, że jest mieszkanie dla niego. There's a house then. Jest dom. Where the people of God are gathered. Gdzie ludzie Boży, gdzie wierzący się zbierają. He is in the midst of us. On jest pośród nas. Now the house of God. Dom Boży. There is two aspects to the house of God. Widzimy dwa aspekty domu Bożego. One is for approach. Approaching God. Jeden aspekt to zbliżanie się do Boga. That is found in the book of Hebrews. To znajdujemy w Hebrajczyków. There is one for display. Jest też dla okazania czegoś. And that is found in 1 Timothy chapter 3 and verse 15. I to znajdujemy w 1 Tymoteusza 3:15. The boat is here. What is the two of them are here. A te dwa aspekty znajdujemy tutaj. In verse 21. W wierszu 21. Is for display. Widzimy okazanie czegoś. In verse 22. W wierszu 22. Is for approach. Jest dla zbliżania. That we may be near to God. Abyśmy byli blisko Boga. We are not far anymore. Nie jesteśmy już dalecy. We have been brought nigh. Zostaliśmy przyprowadzeni. So we are near to him. Że jesteś, także jesteśmy blisko so Niego. It give us a wonderful atmosphere. On daje nam tą wspaniałą atmosferę. Where God dwells. Gdzie mieszka Bóg. You know, one brother said to me. Pewien brat powiedział do mnie. If your home have a wonderful atmosphere. Jeśli twój dom ma wspaniałą atmosferę. Boy, children look to head home from school or from work every day. Dzieci codziennie wracają do szkoły. But if that home is turbulent. Dzieci chętnie wracają, a jeśli w tym domu są jakieś jakieś tarcia. There's some apprehension. There's some. Jest pewien dystans. But the Spirit of God, ale Duch Boży, has formed the house, uformował dom, where He wants to feel at home there. I chce się tam czuć jak w domu. And we are the house. A my jesteśmy tym domem. For the habitation of the Spirit of God. Dla mieszkania Ducha Bożego. Let's move fast. Posuńmy się dalej. Chapter 3 and verse 5. Rozdział 3, wiersz 5. Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. The revelation of the heart of God. Objawienie serca Bożego. For Christ and the assembly. O Chrystusie i o zgromadzeniu. That is found in chapter 1. To znajdujemy w pierwszym rozdziale. In chapter 2. W rozdziale drugim. Is the revelation of the heart of God upon the objects of those in whom. W rozdziale drugim znajdujemy objawienie co do serca Bożego. In whom he finds his delight. Co do tego, do tych ludzi, w których znajduje upodobanie. In other words, chapter 2 is. Innymi słowy, drugi rozdział. Shows how God went about to work to bring those into the revelation of his heart. Pokazuje nam, jak, w jaki sposób Bóg działał, aby w tych ludziach aby objawić swoje serce ludziom. In chapter 3. W rozdziale trzecim. Is the revelation of the heart of God to men and angels. Widzimy objawienie serca Bożego ludziom i aniołom. Since when we kiedy my look at what God has done for us. Patrzymy na to, co Bóg dla nas uczynił. And that has been opened up by the apostles. I to zostało nam otworzone przez apostołów. This dispensation was hid in the counsels of God. Ta rzecz, ten okres był ukryty wcześniej w zamiarach Bożych. Now it's revealed. A teraz jest objawiony. It's no more secret. Już nie jest tajemnicą. That God is going to bring man to glory. Że Bóg przyprowadzi ludzi do chwały. That we are seated, we are quickened, we are raised and seated in the heavenlies in Christ Jesus. Jesteśmy ożywieni i wprowadzeni, usadzeni po prawicy Bożej. That we are bones of his bones. Jesteśmy kością z jego kości. Flesh of his flesh. Ciałem z jego ciała. We are the bride of Christ. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. We are one body.
Jesteśmy jednym ciałem. These truths has been opened up by the apostles. Te prawdy zostały objawione przez apostołów. It tells us in 1 Corinthians chapter 2. W 1 Koryntian rozdziale 2 czytamy. Verse 9 and 10. First Corinthians chapter 2. Oh yes. 9 and 10. Pierwszy Koryntian, rozdział 2, wiersze 9 i 10. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, a co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. God has made it known to us. Bóg nam to objawił. What he is going to do with us? Co on z nami zrobi? And what he is going to do with the world to come? I to, co uczyni z światem w przyszłości. We are blessed. Jesteśmy błogosławieni. And the apostles opened this up to us. A apostołowie otworzyli to przed nami. Chapter 4. Rozdział 4. And verse 3 to 5. Wiersze 3 do 5. 1 Koryntian 4, 3. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę, albowiem do czego się nie upoczuwam, do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Czy to nie sądzicie przed czasem, dopóki może nie... Może chodziło o czwarty z Efezją. Efezjan, czwarty rozdział. Efezjan 4-5. Efezjan 4 to było, wiersze 3-5. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też powołanie, jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. If in chapter 1 and verse 14, jeśli w rozdziale pierwszym, w wierszu 14, He wants to fill us with this joy. Czytamy o tym, że On nas chce napełnić tą radością. This present enjoyment of that which is to come. Tą obecną radością z tego, co kiedyś nastanie. We can enjoy now and ultimately in a day to come. Możemy się z tego cieszyć teraz i kiedyś w przyszłości. Well, he has brought us to the source of joy. On nas przyprowadził do źródła tej radości. And he's saying in this house where he dwells. I on mówi, he is. The scripture is teaching the house in which the Spirit of God dwells. I Pismo nas uczy, że dom, w którym mieszka Duch Boży, joy should be there. Tam powinna być radość. Because the joy of the Lord should fill the house. Ponieważ radość Pańska powinna wypełniać ten dom. Psalm 42. To czytamy w Psalmie 42. Verse 4. Wiersz 4. 42 verse 4. Psalm 42:4. To jest piąty wiersz u nas, 42:5. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. See, he went with the voice of joy and with the multitude that kept holy days. Chodził wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. What a joy to be with God's people. Cóż to za radość być z dziećmi Bożymi. The house should be a house of joy. Ten dom powinien być domem radości. But saints, ale święci, the apostle has opened up for us in chapter 3 and verse 5. W wierszu 5 trzeciego rozdziału apostoł otworzył nam. How my joy can be greatly enhanced. Jak moja radość może być jeszcze wzmocniona. As I feast upon the things that God has given me now to enjoy. Kiedy jakby rozkoszuję się tymi rzeczami, które Bóg teraz mi dał. But in chapter 4, a w rozdziale 4, there are things that want to rob us of that joy. Czytamy o rzeczach, które chcą nas obrabować z tej radości. So he says, listen. Więc mówi nam, posłuchajcie.
Remember this. Pamiętajcie o tym. In chapter 2 verse 14. W wierszu 14 drugiego rozdziału. We are one. Jesteśmy jednym. In chapter 2 verse 15. W 15 wierszu drugiego. We are one new man. Jesteśmy jednym nowym człowiekiem. In chapter 2 verse 16. W 16 wierszu. We are one body. Jesteśmy jednym ciałem. In verse 18. W wierszu 18. We have access unto God by one spirit. Mamy dostęp do Ducha przez jednego Ducha. In verse 19. Boga, we are fellow citizens. We are together citizens. Verse 19. W wierszu 19 jesteśmy współobywatelami. We are built up together a temple for God. Razem tworzymy świątynię Bożą. We are also the house of God. Jesteśmy też domem Bożym. Hey, saints, all of us together, you know. Wszyscy razem wierzący tutaj. You cannot get rid of me. Nie możecie się mnie pozbyć. And I cannot get rid of you. A ja nie mogę pozbyć się was. We are one. Jesteśmy jedno. The Spirit of God has done so. Duch Boży tak sprawił. But you see, he says, some things are going to come to try to rob us of our joy. Ale apostoł mówi, przyjdą pewne rzeczy, które będą chciały was obrabować. And he tells us, use diligence. I on mówi, bądźcie meekness, lowliness. Bądźcie łagodni, pokorni. Let us keep the unity of the spirit and the united bond of peace. Utrzymujmy jedność ducha, spójnie i pokoju. In chapter 4 and verse 30. W rozdziale 4, wierszu 30 czytamy: nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nothing stops joy like grieving the Spirit of God. Nic tak nie powstrzymuje radości jak zasmucanie Ducha Bożego. In other words, innymi słowy, let the joy flow. Niech pozwólmy radości płynąć. Make room that the Spirit of God may flood us with this joy of the Lord, which is our strength. Zróbmy miejsce na to, aby Duch zalał nas tą radością, która jest naszą siłą. Chapter 5, verse 18. Rozdział 5, wiersz 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. The songwriter says, I want joy. The songwriter. I want joy. Pewien pisarz pieśni powiedział, chcę radości. Wonderful joy. Wspaniałej radości. Coming from heaven above. Która zstępuje z nieba. I want the joy of the Lord. Chcę radości Pana. And the Spirit's desire. I pragnieniem ducha. Is to fill me with this joy. Jest wypełniać mnie tą radością. I don't want anything in my life to grieve the Spirit, that this joy will not flow. Nie chcę, aby cokolwiek zasmucało mnie, zasmucało ducha, aby ta radość nie płynęła. David in Psalm 51. W Psalmie 51. He said, I feel like a broken vessel. Dawid mówi, czuję się jak złamane naczynie. And he asks the Lord, restore unto me the joy of my salvation. I mówi do Pana, przywróć mi radość ze zbawienia. David sinned. Dawid zgrzeszył. And his life was like a cup that had a hole. I jego życie było jak taki kubek, który miał. All the joy ran out. Cała radość wypłynęła. And he says, I want that joy again. I on powiedział, ja znowu chcę tą radość. Grieving the Spirit of God. Zasmucanie Ducha Bożego. But then he says, a potem mówi, be filled with him. Bądźcie napełnieni nim. And when you are filled with the Spirit, kiedy jesteśmy napełnieni, and that joy is flowing, i ta radość płynie, it says you will sing, jest napisane, będziecie śpiewać, and make melody in your heart, i nucić melodię w waszych sercach. Chapter 6, rozdział 6 and verse 17. Wiersz 17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. And verse 18. I 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście, o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem z wszystkich świętych. The only piece of the armor that is offensive is the sword. Jedyną częścią zbroi, która służy do ataku, to jest miecz.
You could imagine someone coming. Możesz wyobrazić sobie kogoś, kto przychodzi. To rob you of the joy of the Lord. Aby ciebie obrabować z radości Pana. To give up that place. Abyś opuścił to miejsce. I think it's found in the book of Judges. Wydaje mi się, że to znajdujemy w Księdze Sędziów. When the trees of the forest came and said to Mr. Vine. To Mr. Kiedy jakiś Judges 9. Księga Sędziów 9 rozdział. No. Chapter 9. Chapter 9, I believe it's chapter 9. Oh yes, verse 7. Sędziów 9:7 czytamy. Gdy o tym doniesiono Jotamowi, poszedł, stanął na szczycie góry Garizim, podniósł swój głos i zawołał na nich donośnie. Słuchajcie mnie, obywatele Sychem, a wtedy Bóg i Bóg słuchać was będzie. Verse 9. Lecz Oliwka rzekła do nich, 9 wiersz, czy mam zaniechać tłustości mojej, która jest we mnie, a którą część się oddaje Bogom i ludziom, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Yes, verse 10. I 10 wiersz. Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego, Nurze, zostań ty naszym królem. Verse 12. 12 wiersz. Wtedy rzekły drzewa do winorośli, Nurze, zostań ty naszym królem. Verse 8. 8. Wiersz 8. Zeszły się drzewa, aby ustanowić nad sobą króla i rzekły do oliwki, bądź naszym królem. In other words, innymi słowami, Jotam give this parable. Jotam daje tą przypowieść. And he said, the trees of the forest. I powiedział, drzewa leśne. Came. Zeszły się. To anoint a king over them. Aby ustanowić nad sobą króla. And they came to the olive tree. I przyszły do oliwki. And said, come reign over us. I powiedziały, panuj nad nami. The olive tree says. Oliwka powiedziała. Not me. Nie ja. Should I leave my place? Czy ja mam pozostawić swoje miejsce? And come and be promoted over you? I być i panować nad wami? I'm not coming. Nie przyjdę. Verse 10. 10 wiersz. The fig tree, they came to the fig tree. Przyszli do drzewa figowego. Reign over us. Panuj nad nami. And the fig tree said, I forsake my sweetness and my good fruit and go and be promoted over thee? A drzewo figowe mówi, czy mam zaniechać mojej słodyczy, mojego dobrego plonu, aby pójść, aby panować nad wami, nad drzewami? He said no. Powiedział, nie, nie pójdę. Then they came to the vine. Więc przyszli do winorośli. And the vine said unto them, should I leave my wine, which cheer God and man, and go and be promoted over thee? Ale winorość powiedziała, czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, aby pójść, aby bujać nad wami? This was like using the sword. To było jak używanie miecza. They came to the olive. Oni przyszli do oliwki. Say, come man, follow us. Powiedzieli, chodź, pójdź za nam, za mną. He says, don't you know I cause the face to shine and I anoint kings and priests and prophets? A oliwka powiedziała, czy nie wiecie, że ja jestem używana do twarzy i też do namaszczania królów, kapłanów i proroków? I am not leaving my place. Ja nie opuszczę swojego miejsca. They went to Mr. Fig. Poszli do pana figowego. I am not coming. Ja nie pójdę. I will leave my sweetness and come people. No, sir. Czy mam pozostawić moją słodycz? Nie pójdę. And vine says, I'll not leave my joy. A winorość powiedziała, ja nie pozostawię swojej radości. Saints, at times we have to defend. Święci, są czasy, kiedy musimy się this bronić. Joy that God has given to us. Bronić tej radości, którą Bóg nam dał. The earnest of the spirit. Rękojmia ducha. Don't let people rob you of your joy. Nie pozwólcie ludziom obrabować was z waszej radości. Should I leave this place? Czy mam opuścić to miejsce? Where the joy of the Lord is. Gdzie jest radość Pana? And come follow you. I pójdź za wami. I am staying at the house of God. Zostaję w domu Bożym. But then he says, praying in the spirit. A potem czytamy, módlcie się w duchu. What maintains this joy, brethren? Co zawiera ta radość? It's prayer. Co zachowuje tą radość? To jest modlitwa. As we pray.
Kiedy modlimy się, as we intercede, kiedy wstawiamy as we have that wonderful communion with the Father, kiedy mamy tą wspaniałą społeczność z Ojcem, that joy is maintained. Ta radość jest zachowana. The joy of the Lord is your strength. Radość z Pana będzie waszą mocą. And the Spirit of God has come out. I Duch Święty przyszedł. To fill your heart with joy. Aby wypełnić twoje serce z radością. Unspeakable. Niewysłowioną. And full of glory. Pełną chwały. May God help us. Aby Bóg nas błogosławił. To look a bit. Abyśmy popatrzyli trochę. At this wonderful ministry. Na tą wspaniałą służbę. Of the Spirit of God. Na Ducha Bożego. Amen. Amen.